Dzień dobry, Magda Banasia, Ginekopoland. Proszę Państwa, mamy już pierwsze dni jesieni, początek października. Wszyscy są zajęci zbiorami, wykopkami, wycinaniem brokułów, kalafiorów, natomiast jeszcze są na polach uprawy, które dopiero zaczynają swoją wegetację. Jest to m.in. cebula zimowa. Wszyscy już trochę mają dosyć nawożenia, odżywiania, a szczególnie zabiegów dolistnych, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny zabieg, który warto, naprawdę warto wykonać w cebulach zimowych. Jej siew zaczął się w dość trudnym momencie, bo były to ostatnie dni sierpnia, które były bardzo, bardzo ciepłe, bardzo gorące, więc często była potrzebna deszczownia, żeby w ogóle możliwe były wschody. Dzisiaj te wschody są różne, często dość nieregularne, cały czas przez to, że mieliśmy tak wysokie temperatury, była ogromna presja wciornastka, liść jest bardzo zmęczony, blaszka liściowa jest bardzo mocno uszkodzona, ale chcielibyśmy jeszcze tę roślinę zregenerować, tylko zregenerować ją w taki sposób, aby jej nie wypędzić, aby nie zmobilizować jej do budowania tej części nadziemnej zbyt intensywnie. To jest taki trochę temat dość ryzykowny, no bo wiadomo, chcemy odżywiać, ale nie do końca możemy użyć tych odżywek, które nam zostały jeszcze po tym sezonie, gdzieś tam jakieś resztki, chętnie byśmy pewnie je wykorzystali, ja to doskonale rozumiem, ale tutaj jest bardzo ważne, żeby nie wyciągnąć liścia, nie wyciągnąć tej części nadziemnej, a skupić się na rozbudowie systemu korzeniowego. Zasada jest taka, aby pod koniec listopada ta roślina miała wytworzone 3-4 liście. Ważne jest, żeby ta masa liści była na tyle duża, żeby dobrze przezimowała i nie wymarzła. Natomiast nie możemy rozbudować jej za bardzo, ponieważ zwykle później takie cebule mają problem z tym, aby nie wytworzyły pędów kwiatostanowych. W tym roku, znaczy w tym, który już się odbył, w tym sezonie, to był naprawdę ogromny problem. Było bardzo dużo plantacji, które czasami w 30-40% były, na których były pośpiechy. Dlatego ten wzrost musi być bardzo zrównoważony i tutaj istotne jest, aby użyć odpowiednich odżywek. My proponujemy produkt Algarin Twin i Magic Pestart, czyli produkt algowy, który ma za zadanie zmusić roślinę, zmobilizować ją do rozbudowy systemu korzeniowego oraz produkt Magic Pestart, który zaopatrzy ten cały proces w energię. To jest bardzo ważne, aby rozbudować system korzeniowy, albo aby ona była silna, aby jeszcze korzystała ze składników pokarmowych, mogła dobrze się odżywić przez ten cały okres jesieni i wiosny, a nie wybudować blaszki liściowej zbyt intensywnie. Faza między trzecim a czwartym liściem, czyli mniej więcej taka, jaką mamy dzisiaj, to jest idealny moment na wykonanie takiego zabiegu. Naprawdę polecamy Algarin Twin Magic Pestart, aby wzmocnić roślinę, przygotować do spoczynku zimowego, ukorzenić ją bardzo dobrze i zadbać o to, aby miała jak najlepszy start na wiosnę. Dziękuję bardzo.